Cześć, tu Ania po godzinach. Witajcie w kolejnym odcinku Dynastii Piastów. Jak widzicie, Piastowa gra na gitarze, tworzy ten swój utwór, który tutaj kiedyś już zaczęła, ten swój pierwszy utwór, jakiś taki żałobny. Napisz piosenkę. Dzidzia jeszcze śpi, a Joaquin jest na zajęciach. Helena idzie do pracy o 15, także za chwilę się z nią w sumie pożegnamy, niech tam pisze, bo to strasznie długo trwa to właśnie pisanie utworu, także niech sobie go pisze. Jeżeli chodzi o chałupkę, to nic się nie zmieniło, ale właśnie się zaczął znowu dzień bez wody, więc ona jest brudna, ale nie będzie się myła, zrobi tylko siku i zużyje wtedy trochę wody, bo tutaj właśnie patrząc na te lokalne plany działania, no to mamy, że tak, że wygraliśmy tutaj ten ekologiczne urządzenia. Co to daje? Żeby zachęcić Was do naszej inicjatywy, proponujemy Wam wpływ i premię do rozwijania umiejętności majsterkowania za korzystanie z ekologicznych urządzeń i naprawę dowolnego urządzenia. Czyli przy naprawianiu i przy użytkowaniu ekologicznych urządzeń. A te dwa jeszcze cały czas są, te oszczędzanie prądu i oszczędzanie wody. Także myślę, że dopiero teraz w piątek, gdzie to jest? W piątek dopiero do poniedziałku. Także na pewno jeszcze do poniedziałku będą te dwa plany, bo dopiero w piątek będzie można zacząć głosować na któryś inny. I myślę, że jak zostanie przegłosowany, to i tak dopiero jeden z nich zniknie. O matko, to jeszcze strasznie długo. No trudno, trudno się mówi. I się żyje dalej. Okej, okay. Także ona sobie to buduje. O. Wrócił ze szkoły. I jest godzina 12:29, na którą ty, chłopcze, idziesz znowu do szkoły. Za 23 godziny, za 50, na 13:30, okej. Okay. To co ty sobą reprezentujesz, mi powiedz? Higiena. No, niestety, nie będziesz się myć. Nie ma mycia, dzień bez wody. Dzień brudasa, nie swój. Słabo ozdobione. No, trudno się mówi, jeszcze nie macie zbyt dużo. Macie już 2127, ale tak sobie pomyślałam, że jak Helena pójdzie do pracy, a on wróci ze szkoły i się będzie zajmował dzidzią, to wtedy tutaj damy im troszeczkę. Wprawdzie nie ma tutaj jeszcze ścieżek i różnych innych tam traw i tak dalej, ale damy im troszeczkę tutaj czasu na zabawę, kupimy basenik dla dzidzi i może jakieś roślinki kupimy, żeby on zasadził, jak ona nie ma czasu, bo musi tak długo robić tą swoją piosenkę, to niech chociaż on może coś zasadzi. Tak, poprzeciągaj się troszeczkę, nie, żebyś się nie zabrudził za bardzo. Co wymyśliłeś? Tańcz, dobrze, tańcz. No tak, energia znowu, ale to już nie zdążysz się przespać, bo idziesz do szkoły dalej. A dzidzia cały czas śpi. Dobrze. Tak to wygląda. Idzie na zajęcia? Tak, idzie na zajęcia. A ty co tu chcesz? Ciebie często nie wpuszczamy, bo akurat za chwilę, wiesz, Helena jest zajęta, dzidzia śpi, on poszedł, niech się uczy, niech sobie słucha, co tutaj daje. Przyspiesza pracę nad ocenami, zmniejsza, dobra, przyspieszaj pracę nad ocenami, bo masz tutaj, że chcesz być, ukończ kurs z najwyższą oceną, chociaż jeden, więc to wiesz. A i tutaj potem musisz się uczyć tej analizy. O, Helena zaczyna pracę za około godzinę, no to jeszcze nie napisze tej piosenki. Strasznie długo się pisze piosenkę. A ten marsz żałobny to no, utwór żałobny to jest... Sąsiedzkie pozdrowienie, czyżby coś się zepsuło? Ojej, potrzebujesz pomocy? Niektórzy nazywają mnie złotą rączką. No trudno. To dobrze, że cię nazywają złotą rączką. A, tutaj jesteś, tak? No niestety też nie mamy czasu, żeby cię tutaj ugościć. Kurczę. A, jeszcze a propos tego, to pokażę wam, jaki dach im tutaj zrobiłam. Nie tak. Tak i tak. Tak, o. Ej, gdzie to mi poleciało? Taki dach, bo on się okazuje, że jak się ma taki dach, trochę wygląda jak strzecha, to się oszczędza na rachunkach. Więc taki wymyśliłam, żeby oszczędzać. Właśnie zobaczymy, czy to też coś daje. Także proszę panią. Proszę panią, jak to mówi pewna polityczka. Pani ciężarówko. Niestety mistrzyni wytwarzania. Młoda, dorosła. Bardzo chętnie bym z panią porozmawiała, ale nie teraz, bo za moment idę do pracy. No niestety, przykro mi bardzo. Także niestety. A chciałam zobaczyć jeszcze te rachunki. Pokaż rachunki.
Aha, 407 doszło. O, przedmioty obniżające rachunki za parcelę, czyli ten dach cały. Także dobrze, no ale tutaj z energii elektrycznej ja nie wiem, jak to oszczędzać naprawdę, ale myślę, że może jak te plany znikną, to będzie lepiej. Dzidzia cały czas śpi. Dobra, ty tam rób to swoje, ale jeszcze zobaczymy, tutaj to się nie pobrudziło. Nie, to można tylko ulepszyć. O, a to jest zepsute. Okej, to jak on przyjdzie z pracy, ze szkoły, to będzie naprawiać. Niestety nie odbieramy telefonów. Heleno, ty musisz teraz już skończyć z tym, co robisz, ponieważ jeszcze musisz iść, siku. O, Dzidzia się obudziła. To daj dziecku jeść. Oglądaj, dobrze. O, dziecko samo idzie. Jesteśmy na Helenie, dobrze. Daj przyjazne, podnieś przyjazne, sprawdź opieka nad małym dzieckiem. Wykąp, umyj, przewiń, czytaj do snu, połóż łóżka, zmień strój. No kurczę, jak? No, ona chce jeść. O, on już wraca, dobrze, to on jej da jeść. A ty, Heleno, która jest godzina, no nie, to teraz idź już do pracy. Dobrze. A ty jak już wróciłeś, mój drogi Klemencie, to daj dziecku jeść. Gdzie tu jest? Daj jeść. Baw się, prezent, więcej opcji. Więcej opcji. Nie ma. O, sobie bierze. Ciastko sobie bierze. Jezu, bo tu nie ma jedzenia w tej lodówce. Otwórz. Otwórz. Co to jest to? Zostało. Okej, dobra. Tu, Dzidzia. Proszę sobie wziąć porcję. Bałagan robi. I już tam zaczęła. Dzidzia tupta do kuchni. Chodź tu, pogadasz z ojcem. A ty, mój drogi, jak ty wyglądasz? Okej. Dobrze, że było jeszcze to jedzenie. Także, mój drogi, ty tutaj chodź naprawić to. Napraw. A ona gdzie idzie z tym żarciem? No dobrze, tu pta uczy się chodzić. To jest chociaż dobre. Tak, tak. Komunikacja 4. Korzystanie z nocnika jest w kiepskim stanie. Ale okej. Damy radę. Hopsia. No i jedz ładnie. W sumie tutaj jest mało miejsca takiego do usiądnięcia. A, bo jutro jest, kurczę, dzień premiera sezonu. Trzeba by telewizor kupić. Trzeba by zobaczyć, ile kosztują w ogóle telewizory. Dobrze, to teraz to zobaczymy. Teraz zobaczymy według pokoju salon. Telewizory. No na taki jakiś 1470. A może na jakiś taki najtańszy kupimy. Niezawodność czy umiejętność. Kupimy taki najtańszy tymczasem przynajmniej. Potem się go najwyżej zwróci. To jest maratończyk naścienny. No bo to trochę za dużo kasy kosztuje. Więc kupimy jakiś stolik. Ale stolik taki bym chciała. Stolik skrzyniowy. Miłośnicy lasów. Gdzie są takie jakieś mniejsze stoliki? On ten kosztuje ozdobny. Jak on wygląda? Taki dosyć duży jest. Salwadoryjska szafa łazienkowa. No to nie, to łazienkowej nie. Podręczny blat, bałagan, precz. Mhm. Dobra, to jest najtańsze, rozumiem, tak? Bo to idzie według ceny wszystko. Kurczę, kurczę. Stolik. No to może ten, a ten? Jak to wygląda? Pokaż mi się stoliku tutaj gdzieś na zewnątrz. Może taki. Może kupimy po prostu taki stolik. Tu go postawimy. O tak. I na to kupimy ten telewizor. Tutaj był telewizor. Taki ładny, czerwony? Tak. O. Będą mieć telewizor. Będą mieć telewizor, słuchajcie, na jutrzejszą premierę sezonu i zostało nam 1700.
No, a tu umiejętności komediowe jeszcze dochodzą, a tutaj nie. A tutaj też nic tu nie dochodzi. A tu jeszcze chociaż umiejętności komediowe będą. Dobrze, i teraz jakie tutaj mamy lampy? Ups, ups. Gdzie to jest? Tu. Takie lampy. Może podłoga by się przydała. Albo nie, wiecie co? Jakąś sofę. Za 290 sofy. A takie te pufy albo coś takiego? Pufy. W sumie to oni mogą sami sobie zrobić pufy. O, tu jest taki stołek. Ale ten chyba tańszy. Okej. Najtańszy fotel bez podłokietników, sieć i pleć 120. A sofa? Sofa dla dwóch osób, nieprzeciętny opał. No, drewniana, no to nie bardzo, to nie bardzo. Nowoczesna sofa jednak jestem. Epitafia. Wygoda 1. A tu? Też wygoda 1. A tu? Z drewna z odzysku, wygoda 1. A czy to są jakieś takie, które oszczędzają rachunki? Czy tu można w jakiś sposób dojść do tego specjalne, może urodziny? Nie. Style? Podstawowy? Współczesny? Patio? Kosmolux? Podwójna weranda? Werenada, kurczę. Francuska wieś, dom na farmie, styl misyjny, z połowy wieku nowoczesna, kolowana wiatrówka, współczesne przedmieście, styl bajkowy, bohema, wyspa, ogród. Zawartość. No dobra, na razie nie będziemy się tym przejmować. Kupimy w miarę taniego coś. Tak, żeby tylko mogli sobie tutaj... Jestem za tym, żeby to kupić. Może w jakimś takim... Ojoj. Nie wiem jeszcze w sumie w jakim kolorze. Telewizor jest czerwony. To zrobimy takie kolorowe coś. W sumie musi być jasno tutaj. To z taką żółtą postawimy. O, tak. Tak to zrobimy i jutro będą mogli sobie tutaj oglądać. I jeszcze może kupmy... Bo nie jest tutaj najciekawiej, ale... Dobra, weźmy tę lampę. Sprzedaj. Lampy, lampy, lampy. Za 65 do pokoju dziecięcego. Kąpiel słoneczna. Może taką. Stówę. Dobra, weźmy za stówę. I też weźmy ją żółtą. Ładnie pod kątem. Oczywiście nie pod tym, pod tym. O tak. Stówę i tutaj też damy stówę. O tak. Tak będzie fajnie. I jeszcze, gdzie są lampy? Lampy takie wiszące bym chciała. Albo nie, dobra. I zostało 1339. Okej. Może jakiś jednak damy wzory ścian. Jakiś jasny. Może żółty. O. Chociaż troszeczkę. Dobra, to jeszcze tu i tu. O. I już jest zdecydowanie jaśniejszy ten kąt. Już jest ciekawiej. Tak, tak na żółto będzie tutaj. No, może im podłogi jeszcze by się przydały. Wzory podłóg. Może dywan. U. 4. Jasny jakiś bym chciała. Nie takie ciapki, ale jak malują. Geometryczne wzory. Z malinami. Wysoki poziom wodoodporności i niski poziom ognioodporności. I to tak samo. A tu jest drobny zysk środowiskowy. Dobrze, jakiś fajny kolorek. Jasny. Dobra. Jak to wygląda? Okej. Jak to zlikwidować tutaj stąd? Tak? Ups. Ups. No już trawę teraz zostawiłam, może cofnij. Cofnij, cofnij i jak się tutaj... Dobra,
zrobimy całe to pomieszczenie takie. Ok, i to też. Ok. To pomieszczenie takie będzie i w zasadzie to ten kawałek tutaj, który jest nie kuchnią. Ok, to zrobimy, że to będzie jakby jeszcze do kuchni. Ok. Tak to zrobimy. Jak to wygląda? O, może być. Może być. Dobrze, tutaj jeszcze... A nie. Co tutaj zrobiłam? O matko, cofnij. Okej. Dobrze. Zostało 961, także jak już tutaj jesteśmy w tym sklepie, to zobaczmy. Nie wiem, chyba tutaj to znajdziemy, nie tutaj. Rośliny ogrodowe, zewnętrzne ozdoby wodne. To nie tu, to tu chyba. Według funkcji, nie, nie, tutaj. Tu, o. Wodne dekoracje, rzeźby, zabawki dla zwierzaków. Co tu jest? Śmietniki, skrzynki? O, zajęcia poza domem, to bym chciała. O, takie rzeczy. Ile to kosztuje? 200? O, matko. O, to bym chciała też. Łata, słomiarz 450. I ul. Szczypawki, fuj, 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 fuj. Okej. Basenik dla dziecka bym chciała. Basen dla dzieci, mała rybka. Jakiś fajny kolorek. Różowy. Tutaj postawimy. I mała się będzie dzisiaj plumkała, jak ojciec będzie zasadzał paczka kocimiętki. Zestaw do hodowli kwiatów. Dobra, kupimy dwa takie rozsadniki. Dobra, na razie je tutaj postawimy. Dobrze. I kupimy zestaw do hodowli kwiatów, owoców, ziół, warzyw, magicznych roślin. Wow. A, rośliny letnie, jesienne, zimowe. Warzywa i zioła farmera, kwiaty i owoce farmera. O matko. A to rzadkie rośliny. Osiągają 10. poziom ogrodnictwa. Dobra, zestaw do hodowli kwiatów i zestaw do hodowli owoców. Tutaj. I zestaw do hodowli kwiatów, jeszcze jeden tutaj. Dobra, tak to zrobimy. A to 365. Okej, dobrze. I teraz to sobie tutaj może to przestawimy. Kwiaty to będą, tak? Może to postawimy tu, a to postawimy obok. O tak. I to tutaj. I to tutaj. Dobrze. Basenik na razie niech sobie w tym miejscu jest. Tak po prostu. Ok. Także mówię, nie ma jeszcze tutaj tych wszystkich ścieżek, drzewek i tak dalej. No ale jak widzicie, no nie stać nas od razu na wszystko. Także trzeba ze spokojem to wszystko. Teraz bym chciała kupić tego tutaj, żeby miał swój domek tutaj. Albo tutaj, żeby zaglądał przez okno do małej. Okej, okay, słuchajcie, bo wracamy do naszej gry. Jak to było, co kto robił? Aha, mała je, bo już zapomniałam. A, to bym chciała w automatyczne wszystkie światła. Dobrze. Także wiecie, z czasem ten domek, wszystko tutaj się, wszystko rozrośnie się tutaj. Halo, halo, proszę pana. Pan tutaj jeszcze odzyska części, a potem jeszcze to musi posprzątać. A malutka, chodź je poplumkać. Poproś o pozwolenie. Okej, idź i poproś. No tak, ale jak on jest zajęty, to pewnie ona nie może iść do niego. Co ona teraz wymyśliła? Grzeczne dziecko usiadło. Ho, ho, ho. Dobrze, moja droga, to ty się baw konikiem. Ho.
Dobrze, on osiągnął piąty poziom magii. Halo, halo, panie. Panie, wracaj pan tutaj, to sprzątnij. Oj, nie martw, że jesteś zmęczony. No, cały czerwony. Dobrze, to ty się bawisz. To w takim razie z tym basenem coś nie bardzo wyjdzie. Ale moja droga, to się przez... Powiedz mi, teraz coś rozwijasz? Nie rozwijasz, bo wyobraźnię masz już do końca rozwiniętą. To wiesz co? To ty przestań się tym bawić, a się naucz siusiać. Co to było? Ucz mnie, aha. Dobrze, nowy poziom chodzenia, świetnie. To się ucz siusiać. Gdzie on jest? Co on robi? Gdzieś nam padł po drodze? Wyrzuć. Sprzątasz wszystko? No proszę. Ty, a gdzie z tym idziesz? A, jeszcze to. Super. Myślałam, że idzie do dziecka wyrzucić to do pokoju. To by było smutne. I to jeszcze. Pięknie. To wiesz co? Weź, idź się zdrzemnij. Idź się zdrzemnij, bo faktycznie kiepsko wyglądasz. Higiena wytrzymamy jeszcze. Dobrze, to ty się prześpi. O, jaki pierd poszedł. Czy takie dziecko na nocniku to nie powinno się też jednocześnie jakoś uczyć albo co? No super. To weź sobie pogadaj, obejmij. Rozmawiaj. O, i rozmawiaj, tak jest. I jeszcze potem, jeszcze troszeczkę porozmawiaj. A, już jest osiągnięty kom. No to zostało tylko poruszanie się. A poruszanie się buduj wieżę, tak? To będzie poruszanie się, tak. No to super, się nam dziecko nauczy. Korzystanie z nocnika, ono chyba się kończy na trzecim poziomie. Także już też niedługo. Pleć Androny Simowi. Słuchaj muzyki. I co tutaj jeszcze? Graj na tablecie. No na tablecie nie bardzo, ponieważ nie mamy tableta. Chciałam, żeby sobie popływała, ale niestety to się nie uda. To możemy schować do wyposażenia, bo zapomnimy o tym. Do wyposażenia. Okej. Dobrze, ty mój drogi... A gdzie są te roślinki? Tutaj. No to pewnie dopiero... Albo nie, połóżmy jeszcze tutaj to. Niech to leży. Niech to leży. I kto będzie miał czas, to się tym zajmie. Po prostu. Proszę pana, bo pani się tu uczy pilnie chodzenia, poruszania się. Tutaj jest spanko dla zwierzęcia, więc mała oczywiście będzie miała zwierzaka, tylko jeszcze jest za mała na to, żeby się nim opiekować, więc na razie jeszcze poczekamy, aż zmieni ten swój wiek, a ona zmienia, ma urodziny tu, raz, dwa, za trzy dni. Także wtedy może w prezencie wyprosi u rodziców zwierzaka, zobaczymy jak to będzie. Także zobaczymy dopiero. Ważne, że jutro będą mogli świętować telewizyjną. Mam nadzieję, że w tym telewizorze można obejrzeć telewizyjną premierę sezonu. Ue, a ją tu widać w lustrze, wow! Wow, jak fajnie. Dobrze, cały czas się uczy. I co ja? Ja tu coś chciałam. Aha, chciałam zobaczyć, jak. O, idź, siku. Tylko się nie kąp jeszcze. Co, susu? Ty, no, sikaj tutaj, co? Nie możesz skorzystać? No, o co ci chodzi, Józef? Daj spokój. Jej, jaki jest brudny. Chyba się musi. Bardzo brudny. Brzydzi się złym stanem higieny. Fuj, co za odór. No to się, no dobra, to już się umyj tutaj chociaż. Dobra, idź oglądaj dziecko. Taki brudny jesteś. I jak tam poglądasz? Dobra, idź się umyj. Idź się umyj.
No idź się umyj. O, przyszła Helena. Jak widać, dużo zarobiła. Boże, Józef, co jest z tobą? Nie idź spać, tylko idź się umyj. Dzień bez wody dobiegł końca. O, widzisz, możesz się umyć. Okej, słuchajcie, przyszła Helena i awansowała na stanowisko zawodowa pianistka. Helena awansowała i teraz będzie pracować jako zawodowa pianistka. Dobrze, a kiedy idzie do pracy? Gdzie ona jest w ogóle? Heleno, gdzie jesteś? A, witacie się? A, bo mała się nauczyła. A, Helena też śmierdzi. Tak, ale pobaw się z dzieckiem. Przyjazne. Ups. Obejmij jeszcze. O! zabawne, coś fajnego. Opowiedz śmieszną historię dziecku. Bo wanna jest zajęta, więc nie bardzo możesz się umyć. Także niestety musisz jeszcze tutaj z dzieckiem podyskutować. Wychowawcze, naucz słowa, przepraszam. Naucz słowa, proszę i dziękuję. O. Na ulicy możecie to robić. Mała dobrze wygląda i słuchajcie, już praktycznie wszystko ma tutaj ukończone. Tylko korzystanie z nocnika jeszcze zostało. Czy on się kąpie, czy on śpi jak zwykle? Ale już się wykąp. Ile ci jeszcze tego zostało? O Jezus, jak wolno to idzie. Jak to wolno idzie. Dobrze, jeżeli ona dostała tyle kasy, to... Uczucie się ładnie, dobrze. To można by coś znowu dokupić, na przykład... Ale tutaj smród znowu leci, Boż! Boż, ile ty, Heleno, masz... Okej, on się już... Rób pompki, no. Się pobrudzisz, debilu. Nie rób pompek, tylko... Weź, chodź ugotuj coś, bo przecież głodni jesteście. Gotuj, wiem, że masz ten sałatkę, tost z serem, fasolkę po bretońsku, pierogi z warzywami. Dobra, dla rodziny. Gotuj, a ty, Heleno, masz jeszcze chwilkę, to potem... chyba energii masz mniej niż brudu, więc chyba pójdziesz spać. Chyba tak to zrobimy. Okej. Ona idzie spać. Dobrze, idź Heleno spać. Brudna jesteś, ale trudno się mówi. Idź spać. Dzidzia idzie sobie chyba potańczyć. Tak. A ty, mój drogi, jak już to zrobisz... bo kto jest głodny? Mała nie jest głodna, duża nie jest głodna, duży jest głodny. Także jak zrobisz to... O, szalony normalnie. A, ja chciałam zobaczyć, kiedy kto znowu idzie do pracy. Ojejka, on ma za 12 godzin. Dobra. On ma za 12 godzin, także on chyba lekcje by musiał zacząć robić swoje. Okej, słuchajcie, więc tak, on teraz będzie robił lekcję, mała się będzie zajmowała sobą, na szczęście ma tą... Aha. Dobra, zjedz sobie ciastko, a to schowamy do lodówki. Mała idzie z misiem pogadać, okej. Dobrze, słuchajcie, to w sumie to kończymy ten odcinek. Helena się wyśpi, będzie pewnie malować. Może w przyszłym odcinku uda nam się wykąpać w tym baseniku i zasiać nasze owocki i kwiatki. A tymczasem cóż, dziękuję wam za obejrzenie tego odcinka widzimy się w następnym i oczywiście zapraszam do obejrzenia też odcinków z Minecrafta Solo 5. Także... Dzięki wielkie i tymczasem z małą się żegnamy. Pa, 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 całusów stopa. Aha, jaki syf zrobiłam. Dobra, tymczasem trzymajcie się, pa, pa, pa.